Stocznia imienia Komuny Paryskiej, linie teoretyczne, jeden z większych. Był czas, kiedy na morzu wygrywało się intuicją, czasem graniczącą z genialnością. Ale nastał czas, kiedy na samej intuicji nic już nie można było opierać i wtedy we wszystkim pojawiła się matematyka. Matematyka. I można powiedzieć normalna procedura inżynierska, która konstrukcję rzeczy największych budowanych obecnie przez cywilizację właściwie rozpoczyna od pracy umysłowej, a może więcej od tej pracy, która polega na konstruowaniu rzeczy przyszłej po prostu na papierze na skutek tego, że mamy w ręku tak zwaną teorię budowy. I w ten sposób właściwie statek może zostać zbudowany z ciągów matematycznych liczb. Konstrukcyjna feria. Tutaj wszystko jest możliwe. Sama rufa. No zakończenie śruby może być, zakończenie może być robione w ten sposób. Może być robione z takim dziwnym wyobleniem na dole, albo nawet, no powiedzmy, w układzie dwóch śrub. Niezwykła konstrukcja steru, śruby także obudowane. Właściwie nie wiadomo, co przeszkadza konstruktorom, żeby kombinować no zupełnie dowolne kształty. Zresztą przyznać trzeba, że to, co stanowi część statku, łatwiejsze jest do programowania komputerowego i do rachunków komputerowych od całości. Słynna gruszka może stanowić taki kształt, inny. Można się w ogóle jej pozbyć i właściwie też będzie dobrze. Najciekawsze, że każda z tych konstrukcji ma swój odpowiednik w modelu matematycznym i wygląda na to, że rzeczywiście w matematyce zakląć da się wszystko od początku do końca. No i wreszcie. Wreszcie zetknął się z tym, co będzie stanowiło przecież całe jego życie, z żywiołem. Tylko pytanie, dlaczego takie małe? No tutaj zdania o wielkiej produkcji, o ogromnych urządzeniach, kto wie, czy nie największych, jakie buduje w tej chwili cywilizacja techniczna, a jednocześnie zabawy w coś takiego malutkiego zabawy. No wstyd powiedzieć, ale to wszystko dlatego, że jesteśmy słabi. Pyszne rzeczy mówiliśmy o teorii, ale to wszystko jest prawda tylko cząstkowa, bo takiej teorii po prostu nie ma. I z tego względu trzeba budować takie właśnie jednostki, trzeba bawić się w te całe drewniane zabawy, szlifować kadłuby, pokrywać specjalnymi farbami, następnie wyważać wszystko po to, żeby zachowywało się mniej więcej jak duże, po to, żeby w miniaturowym basenie, oceanie, ja wiem jak to nazwać, można było to wszystko, czego teoria jednak nie potrafiła powiedzieć,
no, zrobić, dowiedzieć się. Tak, jest oczywiście inne rozwiązanie. Zamiast teorii dobrej, idealnej, która jest tylko utopią i tylko marzeniem fizyków, po prostu dobry model i dobre środowisko, które dla tego modelu może być prawdziwym oceanem. To jest sposób na pokonanie tego wszystkiego, czego teoria jeszcze nie wie. 40-tonowy wózek, tak się nazywa po prostu, który będzie ten model ciągnął z dokładnością do 1 mm na sekundę i imitował warunki takie, jakie statek potem spotka na oceanie. Potężne koła, potężna konstrukcja, a tam tysiące aparatów, które będą rejestrowały wszystko to, co ze statkiem na prawdziwym oceanie się dzieje. Cała sztuka polega na tym, żeby zrobić nie tylko model statku czy kadłuba, ale także, żeby stworzyć model środowiska, który będzie udawał morze czy ocean, po którym ten statek później musi pływać. I ocean dla 6-metrowego statku wygląda właśnie tak. 250-metrowy basen, który ma 6 metrów głębokości i 12 szerokości, po to, żeby wyeliminować wpływ brzegów, bocznych ścian i wpływ dna, bo tu obowiązują prawa skali rzędu 1 do 20. 6 metrów głębokości tłumaczy się 120-metrową głębią. To już jest głębokie morze i po takim oceanie pływają podwieszone do kilkudziesięciotonowego wózka 6 czy trochę więcej metrowe modele. Uwaga, jazda. Proszę, start. Wszystko gotowe do próby oporowej. Model podwieszony do wózka, który nabiera szybkości i za chwilę osiągnie w skali oczywiście tego modelowego oceanu i kadłuba 16 węzłów. Model przygotowany do pomiaru oporu, jaki stawia mu środowisko. Specjalna waga mierząca opór, na jaki natrafia kadłub przy danej szybkości. I potem z tej informacji można wyprowadzić wniosek, porównując do oporu, jaki napotykają inne kadłuby, ocenić, czy konstrukcja zaproponowana przez konstruktora jest mniej udana, bardziej udana. Można dokonać ewentualnych poprawek. Tu wszystko dokonuje się na zasadzie porównań i znanej z tych badań siły oporu w stosunku do szybkości. Dodatkową informację można uzyskiwać z obserwacji tego, co dzieje się na wodzie obok burty. Z powstawania fal wyprowadza się wnioski o tym, czy kadłub jest dobrze zaprojektowany. Nie powinno być gór i dolin. Kolejne przybliżenie do rzeczywistości. Tu już wnioski będą znacznie bardziej dosadne i praktyczne. Na jednym rejestratorze napór, a na drugim moment, które występują na śrubie, bo w międzyczasie nasz modelowy statek został wzbogacony o parę niezbędnych elementów, które są statkowi potrzebne. Własny napęd, silnik elektryczny, śrubę i urządzenie sterowe. I teraz, za chwilę, rozpocznie się próba zwana napędową, która pozwala na formułowanie tych najważniejszych wniosków. Próba napędowa. Za chwilę szybkość modelu zrówna się z szybkością wózka. O właśnie, i teraz płynie już o własnych siłach. Rejestratory przekazują informacje o tym, jaki jest moment i jakie obciążenia występują na śrubie.
rzeczy, która jest bez mała tak samo ważna jak cały kadłub. Stąd wnioski, jak tę śrubę zaprojektować. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która z tej próby wynika. Jaką szybkość osiągnie statek w rzeczywistych warunkach? Bo z tego będzie rozliczany ten, kto go budował. A jeśli by okazało się, że płynie wolniej niż planowano, to wówczas kosztuje to stocznie grube pieniądze i dlatego warto na takie zabawki, w cudzysłowie rzecz jasna, wydawać pieniądze, by w próbach, w tej skali, w mini skali dowiedzieć się o tym, co będzie potem na prawdziwym morzu i z prawdziwym statkiem się działo. Warto na to wydać pieniądze, a nie na wątpliwe udoskonalanie wątpliwych teorii. Oto odpowiedź na pytanie, jak zobaczyć wodę opływającą kadłub statku. Trzeba po prostu namalować kreski z czarnej, specjalnej farby i wykonać taką samą próbę jak próba oporu, tyle że jest to próba opływu. Woda, strugi wody, które omywają kadłub, zostawiają ślad. I teraz ten ślad trzeba tylko odczytać. Wbrew pozorom jest tutaj niesłychanie dużo szalenie istotnych informacji, zwłaszcza w tej części, w części rufowej. Te kreski układają się źle, widać, że tu jest niedobrze, bo skierowane są w dół, a tymczasem powinny iść równolegle. Tu trzeba będzie dokonać poprawki, a wręcz fatalnie jest w tej części. Tu jest prędkość opływu zero, a nawet ujemna. To są rzeczy, które konstruktor będzie musiał poprawić. I wreszcie rzecz prawie najistotniejsza. Co się dzieje z ciśnieniami w tak zwanym kręgu śruby? Na śrubie zainstalowane specjalne czujniki ciśnień. Powinno być tak, że różnica tych ciśnień powinna być jak najmniejsza w miarę jak śruba obraca się. I wtedy jest dobrze. Czujniki te informacje są w stanie przekazać. Wszystko to razem, próba oporu, próba opływu i wreszcie pomiaru ciśnień w kręgu rufy pozwala wyciągnąć wnioski, jak tę rufę poprawić, jak skonstruować śrubę, by w efekcie nie było tego, że nieprawidłowy opływ wody zmniejszy szybkość statku albo spowoduje drgania śruby, które w konsekwencji przenosić się będą na cały kadłub. Tu, krótko mówiąc, są do wyczytania niezwykle ważne informacje. Pancerna konstrukcja. Wewnątrz niemal 300 metrów sześciennych wody. Niezwykłej wody, przez parę dni odgazowywana była przez specjalne pompy próżniowe. To jest konstrukcja na pierwszym piętrze, a ma jeszcze dwa pod spodem i przewężenie. Tu szybkość wody osiągać może 20 metrów na sekundę. Bagatelka, to prawie ponad 70 km na godzinę. A w środku to. A kto mógłby zresztą przypuszczać, że istnieją ludzie, którzy twierdzą, że właściwie to, jak zachowywał się będzie statek na morzu, zależy przede wszystkim od tego właśnie elementu. To jest oczywiście model śruby. Model. Jest to śruba do napędzania jednostek modelowych. Wykonana w mini hucie, niezwykle precyzyjna, czterolopatowa bądź pięciolopatowa. Tak zupełnie na marginesie konstrukcję modelu w ogóle rozpoczyna się od dobrania śruby, która nawet narzuca późniejszą skalę. Ona w tunelu tym szybkich przepływów może być rozpędzana nawet do szybkości 5000 obrotów. Może być atakowana przez wodę, która gna z szybkością 20 metrów na sekundę. I tam może się okazać, że nareszcie wychodzą na pierwszy plan zjawiska, których nawet nigdy nie będziemy w stanie obserwować na prawdziwym, dużym, pływającym statku. Jeszcze chwila obserwacji. Synchronizowane przez same obroty śruby błyski lampy stroboskopowej. To jest właśnie to małe piekło, w którym odbywa się próba generalna współdziałania śruby z kadłubem i współdziałania śruby z samym środowiskiem wodnym. No, słynne zjawisko.
w momencie, w którym pęcherzyk powietrza, przecież bądź gazu, przecież ta woda w środku, jednak takie pęcherzyki miniaturowe zawiera, trafi w obszar ogromnego ciśnienia, w tym momencie następuje implozja i to może mieć fatalne skutki dla materiału, w okolicy którego się cała rzecz zdarzyła. Wszystko zależy oczywiście od tego, między jakimi ciśnieniami pracują łopaty śruby, zależy od tego, jakie pole ciśnień wytwarza ta wielka konstrukcja, fragment statku zamontowany, modelu statku zamontowany w tym tunelu, zależy od ogromnej ilości czynników, których po prostu teoretycznie od początku do końca opisać nie umiemy. Znamy ich podstawy, ale tak naprawdę decydować konstrukcyjnie można wyłącznie tu. I tu można odpowiedzieć, jaka śruba z jakim statkiem, z jaką rufą może współpracować. Tu można odpowiedzieć, czy przypadkiem nie będzie zżerała zbyt wiele mocy, znaczy będzie za mało sprawna. I tu można odpowiedzieć, czy w ogóle będzie żyła długo ze względu na kawitację. Próba generalna. Ja uruchomię w tej chwili stroboskop tak, żeby można było obserwować podczas ruchu śruby pojedynczą łopatę i oto co dzieje się w oddziaływaniu z delikatnym, zda się, środowiskiem. Wszystko jest dobrze tak długo, póki nie trzeba stworzyć wrażenia, że środowisko też w tej skali basenowej potrafi udawać prawdziwy ocean, bo tam są przecież fale, które mają swój charakterystyczny okres powtarzania się, wysokość i tak dalej. Ale na wszystko jest rada. Można w basenie stworzyć warunki idealnie imitujące na przykład stan Morza 6 na Bałtyku. Uwaga, start. Sztorm na Morzu Bałtyckim. Wysokość fali prawie 2 metry. Częstotliwość 5 do 6 sekund. System hydraulicznych pomp i specjalnej łopaty na basenie w skali 1 do 20 produkuje sztuczny sztorm. Model podwieszony jak zwykle do specjalnego wózka, który będzie go ze sobą ciągnął, uzbrojony w cały szereg czujników i tutaj rejestratory. Ten rejestrator wskazujący z kołysania wzdłużne, tak zwane żyro, a tutaj przyspieszenia, jakie w trakcie tych kołysań mają miejsce na dziobie i na rufie. I uwaga, za chwilę start próby. Proszę, jedziemy. Rusza wózek i rusza obserwacja czujników i obserwacja wzrokowa tego, co dzieje się ze statkiem. Zjawisko slemingu na dziobie, uderzania dolnej części kadłuba o wodę, które powoduje osłabianie niektórych węzłów konstrukcyjnych, dostawanie się wody na pokład. Wszystko to ma swoje znaczenie, wszystko musi być uwzględniane pod uwagę, gdy konstruuje się rzecz tak potężną jak pełnomorski statek. Sztorm trwa, śruby pracują i okazuje się, że przy tej szybkości prawie 12 węzłów wychodzą nad powierzchnię wody. Niesłychanie niekorzystne zjawisko, bo na ten krótki moment statek pozostaje bez napędu. Tego nie da już się poprawić sposobami konstrukcyjnymi. Tu po prostu trzeba zmniejszyć prędkość. Ale warto z góry wiedzieć, że w takiej sytuacji, przy takim stanie morza, ta prędkość okaże się za duża.
pierwszy rzut oka wystarczy wziąć kawałek starej konstrukcji mostowej, przewrócić i no tego, prawda, niech pływa po jeziorze. Do tego, jeśli doda się dwa pływaki, oba wyposażone w silniki. No tak to wygląda, jeśli ogląda się z daleka całą sprawę. Idzie o to, żeby ten model pływał praktycznie sam. On ma własny napęd, własny silnik, tyle, że dodawana jest taka malutka składowa szybkości, bo po prostu wtedy badania modelowe bardziej przypominają rzeczywistość. O, to jest właśnie ta niezwykła śrubka napędzana prądem wody. Rzecz niesłychanie precyzyjna, w ogóle to produkuje tylko jedna firma na świecie. No ale na pomiarze, na bardzo dokładnym pomiarze szybkości polega również to badanie. No i teraz pytanie, czy to w ogóle ma sens w porównaniu z tymi badaniami modelowymi, wyposażonymi w komputery i tak dalej, i tak dalej. Właściwie odpowiedzi są trzy. Po pierwsze, jest przyjemniej. Po drugie, ma się do czynienia ze środowiskiem niekontrolowanym. Czegoś takiego, takiej fali, takiej wody i takich odbić od brzegów, dna i innych rzeczy nie uzyska się nigdy w badaniach tunelowych. Tam po prostu możemy modelować tylko w pewnym zakresie. Tu jesteśmy narażeni, na szczęście, na działanie modelu ze środowiskiem niekontrolowanym. No i jest jeszcze trzecia sprawa. Cena. Po prostu to jest zdecydowanie tańsze niż badania modelowe. I z tego względu zresztą świat, który początkowo ogromnym impetem uderzył w badania modelowe, w tej chwili prawdopodobnie mocniej zainteresuje się również tą metodą. No i oczywiście wyniki. Być może rejestracja, być może opracowanie już tutaj na miejscu, a wszystko po to, aby później trafiło do pamięci komputerów, znów zostało przerysowane jeszcze raz i by powstała jeszcze jedna konstrukcja, która będzie odrobinę, minimalnie przynajmniej, bardziej idealna od tych konstrukcji, które pływały dotąd. Uwaga, co mierzyć? Mała naprzód. Mała naprzód. Coraz bliżej rzeczywistości, coraz bliżej tego, co najbardziej interesuje w takich badaniach modelowych. Ostatnia faza, próba właściwości manewrowych. Odpowiedź na pytanie, czy statek będzie zwrotny, czy będzie poddawał się szybko manewrom, które z mostku kapitańskiego zostaną zarządzone. To, co w tej chwili dzieje się, to jest próba wężowa. Wykładanie steru na burtę o określony kąt i w momencie, kiedy statek osiągnie ten punkt, przerzucenie go o ten sam kąt na drugą burtę. Kreśli na wodzie za sobą kształt węża. To jest odpowiedź, czy statek będzie zwrotny. Ale tak się składa, że odpowiedź na pytanie o zwrotność nie zawsze idzie w parze z utrzymywaniem się na kursie prostym. To są w jakiś sposób przeciwstawne sobie cechy. I wtedy, gdyby okazało się, że jest trudność z utrzymaniem się na tym kursie prostym, trzeba na przykład by zmienić kształt płetwy sterowej, albo dodać jakieś poprawki na rufie. Tak na przykład było ze statkiem profesor Siedlecki. Okazywało się, że nagle nie wiadomo dlaczego zaczyna cyrkulować. No i w badaniach modelowych wykryto sposób na pozbycie się tej wady. Kurs 363, siła wiatru 4, wolno naprzód. Kolejna próba, tym razem tego, co w motoryzacji nazywa się promieniem skrętu, a tutaj próbą cyrkulacji. W pewnym momencie, kiedy statek znajdzie się w polu namiarowym, pomiarowym, tam, gdzie z pomostów patrzą na niego dwie lunety i obserwatorzy, ster zostaje wyłożony na burtę i zaczyna się zakręt. Tak samo jak w samochodzie, mierzy się tutaj po prostu promień skrętu, czyli innymi słowy zwrotność tego statku. To dla kapitana w sytuacji, kiedy trzeba zrobić w sytuacji trudnej, na fali, z wiatrem, awaryjnej na przykład, szybki manewr, jest niesłychanie ważna informacja. Ile będzie wynosił ten promień skrętu? Czy to będzie koło o promieniu 200 metrów, czy 300? Czy manewr będzie zrobiony szybko, czy z jakimś opóźnieniem? A patrzące na statek
dwie lunety na pomostach obserwacyjnych kreślą trajektorię, namierzają na maszt statku, a pisaki wykreślają kształt promień koła, które zatacza statek. I kolejne koło. Próba zwrotności. A jednak wszystko wyglądać będzie tak. To jest jak zwykle na rysunkach konstrukcyjnych, na rysunkach projektowych budowy statków. Lewa strona, taki widok kolejnych wręg od strony rufy, prawa od strony dziobu. Mogliśmy to obejrzeć może w takim rzucie ukośnym, prawda? Bardziej przypominającym statek, gdybym mógł prosić o uruchomienie tego fragmentu programu. To wszystko jest fragment programu, systemu programowego PROLIN, opracowanego właśnie tutaj w Centrum Techniki Okrętowej. I to jest taka wizytówka jutra. No, kiedyś będziemy wiedzieli już prawie wszystko. Będziemy wiedzieli bardzo dużo. Będziemy znali parametry, nie tylko geometryczne, ale oddziaływania statku ze środowiskiem, które stanowi jego życie. I to wszystko będzie można wprowadzić w operacyjną pamięć małego, większego, dużego komputera. Jeśli program będzie dostatecznie wielki, prawdopodobnie dadzą sobie radę z tym nawet takie marszowe, technologiczne komputery. I wtedy będziemy od początku do końca wszystko mogli rozwiązywać właściwie tylko w umyśle konstruktora i w tejże pamięci operacyjnej maszyny, na bieżąco kontaktując się tylko tak, jak maszyna potrafi z człowiekiem skontaktować się najlepiej. No, już jutro. Najdalej pojutrze.